No cóż, po takim meczu mogę powiedzieć, na pewno dla nas bardzo trudne spotkanie. Widać było od pierwszych minut, że zespół dąży do tego, żeby tą passę odwrócić, żeby zmienić to, co się złego działo. Myślę, że to było widać na boisku. Oczywiście ta nerwowość, te niedokładne podania, ta słaba gra w sytuacji, gdzie już był dobry wynik, 3-1, myślę, że wynika z tego, że właśnie byliśmy zespołem za bardzo takim nerwowym, który chciał to już zakończyć i mieć te punkty i przełamać tą złą pasę. Także na pewno liczyło się zwycięstwo, na pewno liczyły się punkty i to był nasz cel. A na pewno, jeżeli chodzi o samą grę i o taką dojrzałość przy tym wyniku, no to tutaj musimy jeszcze dużo nad tym popracować, żeby takich horrorów nie było. Tak, trener powiedział, dzisiaj ważne były 3 punkty i tym bardziej cieszymy się, że zdobyliśmy te 3 punkty. Gdzieś mniej ważny był styl, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby ten wynik był efektem dobrej gry. Musimy nad tym jeszcze pracować, ale dzisiaj strzeliśmy 3 bramki z przodu. To 4. Też. Tak, 4, bo Szykaka dołożył swoją. 3 bramki z przodu strzeliliśmy i to też cieszy po tej nieskuteczności w tych poprzednich 5 meczach. No, co powiedzieć, odskakujemy od strefy spadkowej na bodajże 11 punktów, także następny tydzień już w piątek, w tym tygodniu w zasadzie gramy mecz. No i przygotowujemy się tak, aby wygrać spotkanie z Pogonią Szczecin i żeby przedłużyć passę Pogoni tych niepowodzeń. No cóż, myślę, że widowisko ciekawe dla widzów. Jednak trochę jakości w mojej ocenie zabrakło obydwu drużynom. Niemniej jednak no, muszę pogratulować Widzewowi i nie chcę im tutaj odbierać tej radości ze zwycięstwa. No, moi zawodnicy dzisiaj były momenty dobrej gry. Pokazaliśmy charakter, szczególnie w końcówce, no ale mecz trwa 90 minut i za dużo było tych przestojów w grze i stąd też myślę taki wynik. Zabrakło doświadczenia, myślę, mojej drużynie i mimo wszystko trochę umiejętności, ale i tak należą mi się wielkie brawa za walkę do końca i za całokształt, jaki prezentują się w trudnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się. No myślę, że mnie nie zaskoczyło, bo spodziewałem się tutaj takiej walki, z tego zawsze słynął Widzew i trudno, żeby przyjeżdżając na Widzew ktoś był zaskoczony walką i determinacją. Myślę, że to powinno cechować każdy zespół i to od tego powinniśmy wychodzić. Ale w tym aspekcie myślę, że Widzew nas dzisiaj przewyższył długimi fragmentami i za tą walkę, determinację, takie nieodpuszczanie do końca został nagrodzony. My takimi zrywami dzisiaj graliśmy i stąd też nie udało nam się zremisować, choć ku temu były okazje, bo mieliśmy takie piłki meczowe, ale no nie będziemy mówić, co by było, gdyby.